Dzień dobry, Anna Niczyperowicz. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym w telewizji w Polsce.pl. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na tej gospodarce morskiej, nie kosmicznej, chociaż podobieństwa są liczne między tymi branżami. Obszar mocno doświadczony przez wojnę to jest obszar energetyki. Jak to zmieniło transport morski? Co się zmieniło przez te ostatnie 2 lata? Ostatnie 2 lata wniosły dużo zmian do globalnej gospodarki morskiej, ale także globalnej gospodarki dostaw surowców energetycznych i surowców wrażliwych dla bezpieczeństwa gospodarczego i bezpieczeństwa żywnościowego. Wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, że lokalna wojna, która dotknęła Ukrainę po napaści Rosji na Ukrainę, i lokalna wojna na lokalnym morzu, bo na Morzu Czarnym, tak mocno wpłynie na to, co się będzie działo w świecie globalnym. W ciągu 2 lat nastąpiła radykalna zmiana systemów dostaw ropy naftowej, gazu oraz żywności, a głównie zbóż, ale także i nawozów, których producentem była Ukraina. W związku z sankcjami wprowadzonymi na Rosję i ograniczeniami w przewozach ropy doszło do sytuacji, że Rosjanie zaczęli poszukiwać sposobów na ominięcie sankcji, a państwa, które zdecydowały się na sankcje i ograniczenie odbioru ropy naftowej i gazu od Rosji, musiały znaleźć nowe kanały dostaw. I łańcuchy logistyczne globalne zmieniły się radykalnie. Ale kto przejął to, co dotąd robiła Rosja? To znaczy może nie tyle, jak Rosja przywoziła statkami, ale kto zagospodarował tą niszę? Dostawy ropy i gazu zwiększyły się do Europy, głównie z Stanów Zjednoczonych, pól norweskich, ale także ze innych źródeł, na przykład dostawy gazu z Australii i dostawcy z Afryki także zwiększyli dostawy do Europy. Wbrew pozorom taka sytuacja zmiany dostawcy to nie jest sytuacja bardzo prosta, ponieważ długoterminowe kontrakty zobowiązywały z jednej strony odbiorców do odbierania ropy naftowej i gazu, z drugiej strony państwa, które dostarczały ropę naftową i gaz, przygotowane były na określony poziom dostaw w terminach długoterminowych. W związku z tym szybko trzeba było się przestosowywać i przestawiać na import ładunków z innych krajów niż Rosja. Co w związku z tym stało się w tej sytuacji, bo Rosja nagle miała nadpodaż ropy i gazu. Tutaj trzeba powiedzieć no jasno i tak to wygląda na mapie światowej. Ropę i gaz z Rosji zaczęły odbierać Chiny i inne państwa, w tym Indie. Indie znacznie zwiększyły import ropy i eksport wyrobów z ropy do krajów Unii Europejskiej i innych regionów świata. Rosja, żeby zwiększyć swoje dostawy do innych regionów, musiała wydłużyć szlaki komunikacyjne, ale nie tylko Rosjanie skorzystali na tym, że musieli eksportować ropę do innych krajów niż Unia Europejska. Wykorzystały to również inne
kraje i inni operatorzy morscy, którzy weszli na ten rynek, tudzież operatorzy zewnętrzni, którzy nie działali aktywnie na rynku przewozów ropy naftowej czy zboża, a pojawili się na tym rynku, kupując zbiornikowce lub masowce. Skąd to wiemy? No wiemy stąd, że nagle na rynku pojawiła się duża ilość statków niezidentyfikowanych, nazywanych statkami duchami czy szarą flotą, i tymi statkami ropa z Rosji wożona jest niekoniecznie statkami rosyjskimi. Są to statki zarejestrowane pod różnymi banderami i sposób na omijanie sankcji wygląda w ten sposób, że statki, gdy biorą ropę w portach rosyjskich, na morzu wyłączają systemy identyfikacyjne i przeładowują tą ropę albo w portach przyjaznych dla Rosji, albo na redach na morzu ze statku na statek. W tej chwili widzimy gazowiec, który płynie z gazem do terminala gazowego, ale gazu nie przeładowujemy na redach, tylko musimy przeładowywać w specjalnych terminalach związanych z rozładunkiem i regazyfikacją i składowaniem tego gazu. Natomiast w sytuacjach rzeczywistych spotykamy się ze zmianą kierunków pływania statków i tras pływania statków, i z tym mieliśmy w ubiegłym roku pewien kłopot ze śledzeniem tych statków, które wyłączały systemy informacyjne, ale dzisiaj już wiele firm, które śledzą ruch statków, dokładnie wiedzą, gdzie te statki pływają i gdzie przeładowują ropę, i takich statków firma, która śledzi ruch statków, firma Windward, stwierdziła obecność około 1100 statków. Podkreślam teraz, to są ogromne ilości pojawiających się jednostek, ale identyfikacja ich to już jest dużo, ale co można zrobić więcej? Więcej nic nie zrobimy, ponieważ wojna powoduje, że powstaje nowy rynek na usługi, z których to usług chcą skorzystać różnego typu firmy. I firmy są rejestrowane pod wygodnymi banderami. Problem jest taki, że te statki, które wyłączają systemy informacyjne, są trudne do zidentyfikowania przez inne statki, ponieważ, podkreślam, systemy satelitarne, identyfikacyjne, po pierwsze powstały po to, by pomagać w bezpieczeństwie pływania statków, w bezpieczeństwie załóg i marynarzy i rybaków, a mówimy o około 4 milionach statków, które pływają po wodach rybackich, statków handlowych, statków, które obsługują instalacje offshore, to wszystko pływa po morzu, i żeby zapewnić ich bezpieczeństwo, systemy satelitarne śledzą te statki. Gdy wystąpi jakieś zagrożenie, natychmiast mamy informację, co z tym statkiem się dzieje i gdzie można ludzi ratować. Drugim celem systemów satelitarnych jest optymalizacja ruchu statków, żeby one oszczędzały paliwo i mniej wpływały na efekt cieplarniany na świecie. A kolejnym krokiem wykorzystywania jest właśnie śledzenie tych statków, które nagle znikają z pola widzenia. Ale co to oznacza? Taki statek, nierzadko się zdarza, że ten statek jest nieubezpieczony, zagraża innym statkiem i inne statki mogą wejść w kolizję ze statkiem, którego nie widać na urządzeniach technicznych. Dziś załogi statków są okrojone, wykorzystują technologie satelitarne i technologie
nawigacyjne i radary do obserwacji morza, ale jak nie widzimy statku, to może dojść do sytuacji, że będzie kolizja z tym statkiem. Dlatego tak ważne jest śledzenie statków duchów, statków niezidentyfikowanych, żeby nie doszło do kolizji ze zbiornikowcem czy masowcem, który ukrywa swoją tożsamość i przewozi, no powiedzmy wprost, nielegalnie ładunki do krajów, które są przyjazne lub chcą zarobić na wojnie i na napaści Rosji na Ukrainę. Jeżeli wiemy, że ten ładunek jest nielegalny, czy można go przejąć i wykorzystać jakoś w pozytywnym sensie? Zdarzają się sytuacje, że statek jest aresztowany, jeśli dokładnie wiadomo, jak przedstawia się sprawa własności czy nielegalności ładunku. Ale legalizacja ładunku jest bardzo prosta, ponieważ ładunek, który wypłynie z danego kraju, może być przepompowany na legalny już statek i legalnie dopływa do innego kraju. Kontrola przemytu narkotyków jest trudna, ale tak samo trudna, jak trudna jest kontrola przemytu narkotyków, tak trudna jest kontrola przewozu ropy naftowej, może mniej gazu, ale tak samo trudna jest kontrola przewozu zboża. Dopiero po tym, gdy zbadamy w laboratoriach, skąd pochodzi ropa naftowa, jaki jest skład jej chemiczny, jaki jest skład chemiczny czy rodzaje zbóż, wiemy, skąd one do nas przybyły. Ale tutaj to są, podkreślmy, tysiące ton. Tysiące ton są zagospodarowywane przez przemytników i to jest łańcuch przemytników, takich jak przemytnicy ludzi, przemytnicy narkotyków i innych towarów potrzebnych na rynku. Czyli są to szlaki już wypróbowane podczas innych nielegalnych operacji. Żeby jeszcze zakończyć ten nasz program jakoś pozytywnie, wspomniał tutaj pan profesor o tym, że przeładunek gazu wymaga specjalnej infrastruktury. Czy przynajmniej ta trudna sytuacja wojenna stała się jakimś motorem rozwoju infrastruktury, budowy portów, budowy nowych jednostek pływających? Czy to jest jakiś plus chociaż? To znaczy, taka sytuacja, wojna zmieniła też sytuację w logistyce, tak jak każda wojna zmienia sytuację na rynku logistycznym. My na szczęście mieliśmy przygotowany na taką sytuację terminal gazowy w Świnoujściu, który przyjął zwiększone ilości dostaw gazu i dzięki długofalowym kontraktom ze Stanami Zjednoczonymi i wydzierżawieniu statków do przewozu gazu od armatorów z Grecji i Norwegii zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo gazowe w układzie międzynarodowym. Teraz podjęto decyzję o budowie stanowiska pływającego odbioru gazu płynnego LNG ze statków. Terminal pływający tym będzie różnił się od terminalu w Świnoujściu. On powstanie na Zatoce Gdańskiej i ten terminal to będzie statek, na którym można będzie wykonywać te same operacje, które wykonuje się w terminalu lądowym, tylko będzie to jednostka pływająca połączona rurociągami ze zbiornikami na lądzie. Więc my przez budowę tych dwóch terminali, przez połączenie rurociągiem z polami gazowymi zapewniamy sobie bezpieczeństwo dostaw. Bo bezpieczeństwo, gazu, panie profesorze, jest to bardzo, bardzo ważne i
O tym będziemy jeszcze na pewno nieraz rozmawiać, a dzisiaj już dziękujemy za tą rozmowę. Dziękujemy Państwu. Pan profesor Marek Grzybowski był naszym gościem. Do widzenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do widzenia.